Witam Państwa. Niniejsza prezentacja odnosi się do prezentacji poświęconej współczynnikowi zgodności Kappa-Cohena, który wyliczaliśmy, kiedy oceny sędziowskie pochodziły ze skali nominalnej. Ponieważ współczynnik ten może być również wyliczany w sytuacji, gdy oceny pochodzą ze skali silniejszej niż skala nominalna, czyli kiedy oceny sędziowskie możemy uporządkować, istnieje pewien specjalny odpowiednik tego współczynnika, noszący nazwę ważonej kapy. W jaki sposób ważoną kapę możemy wyliczyć i w jaki sposób interpretować, zobaczymy na przykładzie dołączonym do programu. Plik przykładowy nosi nazwę radiologia. W pliku tym dane zebrane są na dwa sposoby. Mamy zarówno tabelę kontyngencji, jak też dane surowe. W naszym przykładzie dwóch radiologów ocenia obraz radiologiczny wątroby i może wystawić cztery różne oceny. Może to być brak zmian, zmiany łagodne, podejrzenie raka i rak. W przypadku naszych danych owe oceny mają w sobie pewien stopień gradacji i gradacja powinna zaczynać się od braku zmian, a kończyć właśnie na raku. Czyli możemy nasze dane w pewien sposób posortować, dlatego też w naszym przypadku powinniśmy wyznaczać właśnie ważony współczynnik Kappa-Cohena po to, żeby owo uporządkowanie miało znaczenie, było brane pod uwagę w momencie, kiedy współczynnik Kappa będzie wyznaczany. W związku z istniejącą gradacją naszych danych istnieje też możliwość gradacji stopnia niezgodności. I tak przyjrzyjmy się poszczególnym danym. Na przykład pierwsza osoba, jej obraz radiologiczny wątroby jest oceniany jako brak zmian przez obydwu radiologów, a zatem mamy tutaj zgodność ocen obydwu radiologów. Ale już dla osoby na przykład 24, pierwszy radiolog ocenił obraz radiologiczny jako zmiany łagodne, drugi jako brak zmian, więc obserwujemy pewien stopień niezgodności. Ten stopień niezgodności będzie natomiast mniejszy niż na przykład dla osoby 31. Dla osoby 31 również nie mamy zgodnych ocen, dlatego że pierwszy radiolog określił obraz jako obraz raka, natomiast drugi zupełnie przeciwną ocenę, to znaczy brak zmian. A zatem ta niezgodność obserwowana dla osoby 31 jest znacznie większa niż niezgodność, którą obserwujemy dla osoby 24. Czyli ze stopnia gradacji naszych danych wynika możliwość stopniowania, czyli możliwość gradacji niezgodności, którą obserwujemy. Żeby można było nasz współczynnik poprawnie wyznaczyć z danych surowych, należy jeszcze pamiętać o tym, żeby przed analizą przygotować te dane odpowiednio. W tej chwili jedyny sposób uporządkowania danych, jaki program mógłby zastosować, byłby to sposób związany z kolejnością alfabetyczną. Natomiast my wiemy, że tak nie jest. My wiemy, w jaki rzeczywiście sposób mamy ustawioną gradację dla tych czterech poszczególnych ocen i tą gradację powinniśmy wskazać dla programu, aby odpowiednio analiza mogła być przeprowadzona. Robimy to w ten sposób, tą gradację ustawiamy w ten sposób, że udajemy się do nagłówka kolumny i we właściwościach zmiennej ustawiamy wartość, która będzie obowiązywała, aby można było dane posortować zgodnie z tą właśnie kolejnością, którą wskażemy w obowiązującej wartości. Jeśli 1 wpiszemy dla braku zmian, to kolejna wartość powinna dotyczyć zmian łagodnych, dalej podejrzenie raka i ostatnia wartość dla raka. W ten sposób ustawiliśmy pierwszą kolumnę i jeszcze kolumnę drugą. 1, 2, 3 dla podejrzenia raka i 4 dla raka. Zamykamy i przeprowadzamy analizę, czyli udajemy się do współczynnika zgodności Kappa-Cohena. Zaznaczamy odpowiedzi obydwu radiologów i wyliczamy odpowiedni współczynnik Kappa. Ponieważ nasze odpowiedzi
można posortować i to posortowanie chcemy, aby było brane pod uwagę. Nie będziemy wyliczać tej standardowej kappa, ale wybierzemy jeden z ważonych współczynników. Kappa może być ważona wagami liniowymi albo wagami kwadratowymi. Znacznie bardziej popularna jest kappa ważona wagami kwadratowymi. Wynika to z tego, że jest ona bardziej czuła na tą dużą niezgodność, czyli tą niezgodność, którą obserwowaliśmy dla osoby 31. A poza tym jest odpowiednikiem innych miar zgodności, na przykład współczynnika korelacji wewnątrzklasowej ICC. Dlatego ja wyznaczę współczynnik kappa ważony wagami kwadratowymi, choć oczywiście w tej sytuacji możliwy jest również współczynnik ważony wagami liniowymi. I potwierdzam. Współczynnik kappa wynosi 0,42. Jest on zatem dodatni. I dodatni jest również cały przedział ufności dla tego współczynnika. Znajduje się on powyżej wartości 0. Wartość 0, podobnie jak dla kappy nieważonej, dla kappy standardowej, oznacza zgodność na poziomie losowym, a wartości dodatnie zgodność na poziomie wyższym niż poziom losowy. Jest to wartość naszej kappy jest wartością istotną statystycznie, a więc ta zgodność będzie obserwowana również w populacji. Dokonajmy tych samych obliczeń na danych zebranych w postaci tabeli kontyngencji. Zanim te obliczenia wykonamy, zobaczmy jeszcze, w jaki sposób ta tabela jest zorganizowana. Wewnątrz naszej tabeli tradycyjnie obserwowane liczności w poszczególnych kategoriach tabeli. Z lewej strony odpowiedzi udzielone przez pierwszego sędziego, czyli przez pierwszego radiologa. Na górze odpowiedzi udzielone przez drugiego radiologa. Odpowiedzi te już są odpowiednio posortowane. To znaczy najpierw mamy brak zmian, dalej zmiany łagodne, podejrzenie raka i rak. Największe liczności obserwujemy na głównej przekątnej, czyli to są te liczności, które mówią o zgodnych odpowiedziach. Poza główną przekątną, gdybyśmy obserwowali same zera, mielibyśmy idealną sytuację, idealną zgodność. Natomiast jeśli poza główną przekątną znajdują się jakieś wartości, to lepiej, żeby one znajdowały się blisko tej głównej przekątnej, ponieważ czym dalej od głównej przekątnej, tym obserwowana niezgodność jest większa. Tutaj mamy tą osobę 31, dla której jeden radiolog ocenił obraz jako rak, a drugi radiolog jako brak zmian, ale jest to tylko jedna osoba. Wyliczmy, zaznaczając najpierw tabelę, współczynnik kappa, jeszcze raz dla naszych danych, współczynnik kappa ważony wagami kwadratowymi. Oczywiście uzyskaliśmy dokładnie ten sam rezultat, który uzyskaliśmy na podstawie danych surowych, ale wróćmy na chwilę do danych i ustawmy inny stopień niezgodności. Zwiększymy trochę liczności w naszej tabeli. Najpierw zwiększymy liczności tutaj blisko naszej głównej przekątnej. Są to wartości, które nie są zgodne, ale ta niezgodność nie jest aż tak duża. Ta niezgodność dotyczy zmian łagodnych i braku zmian. Mamy tutaj dwie osoby, zwiększmy tą liczność o 15, czyli wstawimy tutaj wartość 17 i wyliczymy jeszcze raz współczynnik kappa. Tym razem jest on troszkę niższy niż poprzednio. Poprzednio wynosił 42, w tej chwili 37, ale w dalszym ciągu przedział ufności znajduje się powyżej wartości 0 i jest on istotny statystycznie. Wróćmy raz jeszcze do naszych danych. Powróćmy do poprzedniej wartości 2 i tym razem zmieńmy stopień niezgodności, czyli tą wartość 1, gdzie ta niezgodność była naprawdę duża. Ona była tylko dla jednej osoby. Ustawmy ją teraz dla 16 osób, czyli 15 osób znowu więcej. Zaznaczamy naszą tabelę, wracamy do analizy i potwierdzamy. Tym razem zmieniliśmy tą większą niezgodność. Ona dotyczy większej liczby osób niż poprzednio. Ta największa niezgodność, jaka mogła się tutaj pojawić. I współczynnik zgodności Kappa-Cohena drastycznie spadł. Tym razem przedział ufności dla niego zawiera w sobie wartość 0, więc jest
sama kapa nieistotna statystycznie, zatem w populacji możemy oczekiwać braku zgodności, czyli zgodności na poziomie losowym. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszych danych, do naszej tabeli. Powróćmy do wartości 1. Tabela ta, jak widzimy, jest tabelą, gdzie rzeczywiście zgodność na głównej przekątnej jest dość duża i obserwacje niezgodne są raczej blisko głównej przekątnej, stąd ta istotność współczynnika kappa, stąd ta rzeczywista zgodność. Wiemy, w jaki sposób zmiana poszczególnych wartości w tej tabeli może wpłynąć na współczynnik kappa. I tutaj zostawiam Państwa z tą wiedzą i zapraszam do oglądania innych prezentacji, które również poświęcone są tematyce badania zgodności.